Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja zacznę od cytatu. Nie będę sprawy żłobka zamiatał pod dywan. Tak mówi w rozmowie z RDN przewodniczący Rady Miasta w Dąbrowie Tarnowskiej Wiesław Mendys. I dodaje, że sprawą zaczął się interesować Rzecznik Praw Dziecka, a na ostatniej, tej styczniowej sesji, radni głosowali nad projektem uchwały o złożeniu doniesienia o niedopełnieniu obowiązków przez kierownik żłobka, a także jej przełożonego, czyli pana, panie burmistrzu. Wiemy, że ta uchwała nie została przyjęta. Co to oznacza? Może należy uściślić, że to nie była uchwała o złożeniu doniesienia, natomiast wskazaniu dla skarżących instytucji odpowiedzialnych czy odpowiednich do tego typu działań, czyli Sądu Powszechnego i Państwowej Inspekcji Pracy. No, pan przewodniczący oczywiście słusznie zauważył, że niczego nie zamiatamy pod dywan od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o tych problemach od pracowników i również od mamy dziecka, które miało wypadek. Rozcięło sobie wargę, to od razu powiedzmy tym, którzy nie wiedzą. Tak, więc te działania zostały uruchomione, takie jak z poziomu samorządu powinny, z mojej strony, ale również z tej przyczyny, że jest to skarga na kierownika naszej jednostki. Ustawa to reguluje i mówi o tym, że rozpatrzeć powinna Rada Miejska. I tak też się stało. Ten projekt został wypracowany na Komisji Skargi i Wniosków, do której skierowano sprawę i ta komisja oczywiście przyjęła ten projekt, natomiast na samej sesji było głosów tyleż przeciw, ile za, więc takiego rozstrzygnięcia nie ma, ale jest to jakieś stanowisko Rady. Oczywiście zainteresowanie Rzecznika Praw Dziecka jest rutynowe i standardowe i też poinformujemy o takim rozstrzygnięciu. Natomiast chcę dodać jeszcze, że prace ze strony samorządu, konkretne działania zostały przeprowadzone, była nasza kontrola. A czy jest pańskie stanowisko w tej sprawie? Jeszcze nie ma, jeszcze była wizyta sanepidu w żłobku, była inspekcja pracy, była ta nasza kontrola, również odbyliśmy spotkanie z pracownikami, z panią kierownik, również w trójstronnym układzie. No, co można, myślę, że zrobiliśmy. Czekamy na te stanowiska ostateczne instytucji, które kontrolowały żłobek. Panie burmistrzu, jeszcze inaczej. Czy pana zdaniem te informacje o niedopełnieniu obowiązków przez szefową żłobka mogą być prawdziwe? No to właśnie w tych wszystkich protokołach, które ujrzymy niebawem, zobaczymy, bo zarzuty się pojawiły i każdy... Dziś nie mówi pan o tym jeszcze? Jeszcze nie, jeszcze jest za wcześnie. Jeśli będziemy dysponować pełnym materiałem, będziemy państwa informować. Natomiast no, są oczekiwania z niektórych stron, że my zawiesimy panią kierownik w... No właśnie, czy będą zmiany swoich personalne? ...działaniach, czy podejmiemy inne przepisem czy ustawą nieprzewidziane działania. No samorząd jest od tego, aby pilnował prawo i był tą instytucją, która przestrzega wszystkich reguł, a nie dokonywał samowoli jakichś oskarżeń niesłusznych. Trzeba wszystko sprawdzić, a później się wypowiedzieć. Sprawa co najmniej jeszcze jeden wątek posiada. Dotyczy monitoringu, który podczas organizowania wyborów powinien być wyłączony. Jak się okazuje, mieszkańcy najprawdopodobniej byli nagrywani w trakcie oddawania głosów. Chodzi o jesienne wybory samorządowe w 2018 roku. Jak to się mogło stać? Przypadek? No myślę, że jeśli tak było, to przypadek, natomiast pojawiło się stosowne zapytanie w tej sprawie i my pod względem prawnym to badamy, czy faktycznie był monitoring czynny, czy nie, i stanowisko w tej sprawie będzie wypowiedziane. Przez 3 lata działalności samorządowego żłobka Skarg, z tego co wiem, nie było, placówka działała dobrze, to zainteresowanie przyjęciem do żłobka jest dosyć spore. Czy w takim razie możliwe są zmiany personalne po tym całym zamieszaniu?
Te zmiany personalne cały czas się właśnie dzieją. Drodzy Państwo, to Pani redaktor, to jest tak, że w ustawie jest taki zapis, który mówi o tym, że jeden opiekun może sprawować opiekę do 8 dzieci, opiekę nad 8 dziećmi. No, przy 2-latkach, 3-latkach w moim odczuciu to nie jest możliwe, więc cały czas od początku funkcjonowania instytucji chcieliśmy, żeby ten zespół opieki był jak największy i korzystaliśmy z różnych form, aby taką opiekę zapewnić i pewnie z tej przyczyny, że między innymi z pomocy Urzędu Pracy żeśmy korzystali, to ta rotacja była dosyć duża, ale cały czas dążymy do tego, aby ten zasadniczy zespół był jak największy i pewnie przyjdzie taki moment, że ta stabilność nastąpi. Ona już w dużej mierze nastąpiła, jednak pewnie ta rotacja i no, te problemy z tym, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą, wpłynęły na tą atmosferę, bo zespół nie jest duży, kilkanaście osób, to przecież nie jest zespół, gdzie nie da się zaleczyć problemów, które się pojawiają. Ale też trzeba zauważyć, że jednostka pięknie funkcjonowała i funkcjonuje przez te 3 lata. Cały czas rodzice pytają się o miejsca i jest tak na ogół około 10 dzieci chętnych i ta kolejka cały czas funkcjonuje. Też są różne gremia i spotkania, jak choćby ostatnio z dziadkami i babciami i wszyscy są zadowoleni i mówią o dobrej opiece. No a przypadek się zdarzył, no dziecko się przewróciło. Ja też miałem kiedyś swoje dzieci w szkole, rękę złamało, bark zepsuło. No ale to jest życie i przecież po to tej instytucje wszystkie organizujemy, czy żłobek, czy dom senior Wigor, aby dobrze funkcjonowały. Ale też trzeba zauważyć, że to jest, tak jak wspomniałem, tkanka żywa i to wszystko, co się tam dzieje, to powinno być dobrze zaopiekowane i prowadzone, ale te przypadki się zdarzają. Ja zapytam wprost, panie burmistrzu, raz jeszcze, czy po tym całym zamieszaniu możliwe są zmiany personalne, ale zmiana w kierunku zmiany kierownika, szefa placówki. Trudno mi dzisiaj wyrokować, jeśli będę dysponował wszystkimi materiałami i to odniesienie do skierowanych zarzutów będzie pełne i będzie pełna ocena, to wtedy podejmiemy decyzję. Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej. Jestem ciekawa, czy są jakieś problemy w końcówce tej inwestycji. Miejmy nadzieję w końcówce tej inwestycji. Tak, mniejsze lub większe cały czas się pojawiają, ale trzeba powiedzieć, że te prace ostatnimi miesiącami, z uwagi też na dobrą pogodę, bardzo szybko się posuwają. Oczywiście te drobniejsze mankamenty się pojawiają. My cały czas te informacje od mieszkańców zbieramy i dyskutujemy z wykonawcą, jak je najlepiej rozwiązać. Ostatnio też była kwestia przejścia z Brnik Pola, to jest takie osiedle pod miastem, gdzie brakło przejścia. Takie sprawy uzupełniamy. Ten czas wykonawca już takiego prawie że ostatecznego, to też i więcej tych problemów, ale widzę, że inwestor staje na wysokości zadania. No, latem przewidujemy zakończenie. Jeśli się nic nie wydarzy, pogoda będzie sprzyjać tak do tej pory. Myślę, że będziemy już jeździć naszą obwodnicą. Panie burmistrzu, ta najważniejsza inwestycja z budżetu Dąbrowy Tarnowskiej na bieżący rok? Jest ich kilka. To dobudowa kanalizacji i budowa w ogóle kanalizacji w Gruszowie Małym. Inwestycja 3-letnia rozpoczęta, wielomilionowa. Też dobudowywujemy i kanalizację, i wodociągi. To też prawie 1 000 000 zł, chociaż potrzeb jest dużo więcej, ale takie możliwości budżetowe. Rozbudowa przedszkola trwa w Nieczajnej. Też niemałe zadanie. Chcemy w tym roku zakończyć i od września uruchomić te nowe pomieszczenia. Rozbudowa, a właściwie budowa od podstaw centrum spotkania, przepraszam, Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie. To jest sołectwo, które do tej pory prawie że nie dysponowało pomieszczeniem, gdzie można było się spotkać. Stąd decyzja zapadła i realizujemy tą inwestycję. Ale też dużo zadań drogowych, takie sztandarowe. A priorytet drogowy będzie jaki? Priorytet to ulica Czernia, prawie 3 miliony złotych, budowana ulica od podstaw, tam gdzie już dzisiaj tworzy się nowe osiedle mieszkaniowe, nowy obszar, gdzie dużo jest domków jednorodzinnych przede wszystkim i to mamy zrealizować do końca
roku, ale też te mniejsze zadania budowy, przebudowy, remontów ulic cały rok się będą działać. 10 lutego w poniedziałek zebranie wiejskie w Morzychnie. Jakie tematy? No na pewno ta budowa, o której wspomniałem, ale też tam kwestie drogowe i też będzie na pewno poruszana kwestia budowy gazociągu, który właśnie przez naszą Morzychnę będzie przebiegał. Tam były problemy, które staraliśmy się pomóc mieszkańcom rozwiązać i myślę, że te problemy uda się do końca rozwiązać i inwestycje będą realizowane. No i na koniec jeszcze o zmianach personalnych w Dąbrowskiej Policji. Robert Dudek nie jest szefem Dąbrowskiej Policji. Zastąpił go jest pełniącym obowiązki Jarosław Kmieć. Poznaliście się już, panowie? Tak, zdążyliśmy się poznać oczywiście już wcześniej. Pan Jarosław Kmieć był zastępcą pana Roberta Dudka. No to już druga praktycznie zmiana w ciągu roku. No właśnie skąd? Myślę, że to działania rutynowe. No, pan Robert Dudek, pan komendant, przeszedł na emeryturę, stąd ta zmiana. Pełni obowiązki pan Jarosław Kmieć, doświadczony policjant i też dobre doświadczenia współpracy z samorządem pana Kmiecia. Myślę, że jest to zapowiedź na dobrą współpracę na kolejny rok, tak aby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Panie burmistrzu, takie zadanie priorytetowe, cel numer jeden dla Dąbrowskiej Policji, pana zdaniem? No na pewno to bezpieczeństwo w obrębie miasta, bo mieszkańcy różne zgłaszają sytuacje, kradzieże czy te wyłudzenia ostatnie poprzez telefon. To wszystko wymaga czasu, doświadczenia i no, zabezpieczenia takich sytuacji, aby nie dochodziło do przykrych wydarzeń. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski z nami we czwartkowy już poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.